Rzeźba plazmowa to szczególny rodzaj lampy wyładowczej, którą stanowi szklana powłoka wypełniona mieszanką gazów szlachetnych zasilona wysokim napięciem. Rurę ze szkła borokrzemowego rozgrzewam palnikiem do temperatury 1100 stopni Celsjusza i dzielę na odcinki. Poszczególne elementy formuję w łuki, a następnie łączę według projektu. W trakcie spawania kontroluję rozgrzane szkło oddechem. Gotową formę odprężam w piecu. Po dospawaniu elektrody podłączam rzeźbę do pompy próżniowej, która usuwa z jej wnętrza powietrze. A następnie wypełniam ją mieszaniną neonu, argonu i kryptonu pod odpowiednim ciśnieniem. Prąd o dużej częstotliwości i wysokim napięciu tworzy wewnątrz szklanej formy wielobarwne świetlne wyładowania plazmowe, które reagują na dotyk.